Jezus hosty utajony, serce moje Cię czuje, choć kryją Cię zasłony, Ty wiesz, że Cię miłuję. O Jezus hosty utajony, serce moje Cię czuję, choć kryją Cię zasłony, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ty wiesz, że Cię miłuję. Ty wiesz, że Cię miłuję. Że Cię miłuję, Ty wiesz, że Cię miłuję. O Jezu hosty utajony, serce moje Cię czuje, choć kryją Cię zasłony, Ty wiesz, że Cię miłuję. O Jezu, serce moje Cię czuję, choć kryją Cię zasłony, Ty wiesz, że Cię miłuję. Że Cię miłuję, Ty wiesz, że Cię miłuję, la la la, Ty wiesz, że Cię miłuję, la la la, Ty wiesz, la 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 la, la 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 la, Ty wiesz, że Cię miłuję, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ty wiesz, że Cię miłuję. O Jezu hosty utajony, serce moje Cię czuje, choć kryją Cię zasłony, Ty wiesz, że Cię miłuję. Jezu hosty utajony, serce moje Cię czuje, choć kryją Cię zasłony, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ty wiesz, że Cię miłuję. Że Cię miłuję, la la la, Ty wiesz, że Cię miłuję, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię miłuję, la la la, Ty wiesz, że Cię miłuję, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że miłuję Ciebie, Panie, Ty wiesz. Wszystko wiesz, że Cię miłuję. O Jezu hosty utajony, serce moje Cię czuje, choć kryją Cię zasłony, Ty wiesz, że Cię miłuję. Jezu hosty utajony, serce moje Cię czuje, choć kryją Cię
te zasłony. Wiesz, że Cię miłuję. Ciebie, Panie, aby wielbić swój majestat, aby ogłaszać Twoją chwałę, aby karmić się Twoim słowem, aby żyć prawdziwym życiem, aby być Twoim listem, listem Chrystusowym, aby nasze życie było pismem skierowanym do świata, że Ty jesteś Bogiem i Panem, że Ty jesteś naszym wiekuistym Bogiem, Królem i Przyjacielem. Że wszystko przeminie, ale Ty nie przeminiesz, bo Ty jesteś wieczny. I nikt, kto wierzy w Ciebie, nie umrze, nie przeminie, ale będzie żył z Tobą w pokoju. Będzie żył z Tobą w Twojej łasce. Święty Paweł głosił, że Ty jesteś błogosławionym, Bogiem pełnym miłosierdzia, Bogiem wszelkiej pociechy, który daje łaskę i pokój. I my w to wierzymy, że tak jest. I że tak będzie. Ty wiesz, że Cię miłuję. Jesteś Bogiem naszym, Ty wiesz, że Cię miłuję. Wielbimy Ciebie, Królu naszych serc, miłujemy Cię, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ty wiesz, że Cię miłuję, la 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 la.
Panie, pobłogosław to nauczanie, to medytację. Błogosław nasze serca. Błogosław nasze umysły, naszą pamięć, naszą wolę. Teraz zachęcam, żeby właśnie uczynić też znak krzyża na głowie, na sercu, żeby działał Duch Święty, żeby nie było żadnych przeszkód, żebyśmy mogli właśnie umysłem, sercem, całym sobą przyjąć Pana, Jego Słowo, Ducha Świętego. Więc otwieramy teraz trzeci rozdział drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. I przypominam werset, motto tych rekolekcji z trzeciego rozdziału, trzeci werset. Jesteście listem Chrystusowym. Jesteście listem Chrystusowym. A więc pierwszy fragment tego trzeciego rozdziału. Apostoł i jego wspólnota. Czyż ponownie zaczniemy samych siebie polecać? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? Wy jesteście naszym listem pisanym w sercach naszych. Listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym. Dzięki naszemu posługiwaniu. Listem napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego. Nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. Święty Paweł napisał w swoim życiu wiele listów i także wiele listów podyktował swoim współbraciom, sekretarzom, którzy pomagali mu w tym, aby te listy powstały, aby były wysłane do wspólnot chrześcijańskich, katolickich. I tutaj też apostoł Paweł, tak jak często w swoich listach, używa porównań, przykładów. Wczoraj usłyszeliśmy tekst mówiący o tym, że Chrystus jest w naszych sercach, jest Jego woń, Jego miłości w nas. I chrześcijanin też ma pod wpływem tego być wonią Chrystusa w tym świecie. A więc taki pierwszy piękny przykład. Chrześcijanin roznoszący wszędzie miłą woń Chrystusa, Jego miłosiernej miłości, a teraz chrześcijanie to ci, którzy są duchowym listem, papierem czy takim zwojem duchowym ma być ludzkie serce chrześcijan. Atrament to Duch Święty. Tak, można porównać. To znaczy, nie ma atramentu przecież tego fizycznego. Duch Święty wypisuje na naszych sercach pismo Boga. Więc nie potrzebujemy atramentów tego świata, tuszów i tak dalej. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy Duch Święty na tablicach naszych serc wypisał wszystko, o Ojcu Niebieskim, o Jezusie, żeby nasze serca były pełne Pisma Ducha Świętego, aby to Pismo ludzie czytali,
aby ludzie widząc nas mogli przeczytać, tak można powiedzieć, porównując to do pisma, właśnie do listu, przeczytać w naszych sercach słowa mówiące o Bogu, o Jezusie. Wiemy, że w naszych czasach ludzie nie chcą za bardzo czytać, bardziej wolą oglądać, słuchać. Jeżeli czytać, to jakieś krótkie teksty, często jakieś takie sensacyjne, takie plotkarskie i nieprawdziwe, wymyślone, aby zaciekawić. Dlatego Pan chce, abyśmy byli Jego listem, Jego pismem, aby nasze serca były właśnie pełne Jego słów. I święty Paweł mówi o tym, że to stało się możliwe, że są listem Chrystusa, że jest Słowo Boga wyryte w ich sercach dzięki ich posługiwaniu. Ale to nie jest pycha Pawła, czy Tymoteusza, czy innych głosicieli Słowa Bożego, tylko przyznanie racji tym, którzy mówią, że właśnie, że stało się to dzięki Pawłowi. Tak, on przyznaje, dzięki mnie i moim współpracownikom. Duch Święty napisał słowo swoje na waszych sercach. Więc nasze serca, można powiedzieć, mają być miejscem, w którym jest Biblia, całe Słowo Boga ukryte. Wielu świętych, szczególnie na początku wieków, kiedy był problem ze zwojami Pisma Świętego, nie było ich niewiele, były bardzo drogie, bardzo kosztowne, to wielu świętych, szczególnie takich nawet analfabetów na pustyni, pustelników, uczyło się Słowa Bożego na pamięć. I był jeden taki święty pustelnik, który właśnie znał Pismo Święte na pamięć, był analfabetą, ale otrzymał taki dar i niektórzy mówili, że nawet jeżeli by wszystkie zwoje Pisma Świętego zniknęły, były zniszczone, to Pismo Święte zostanie odtworzone od początku do końca dzięki pamięci i sercu tego pustelnika, tego świętego. Można powiedzieć, że jego serce to był taki twardy dysk, na którym było właśnie wypisane całe Pismo Święte, niewiarygodne, niesamowite. Teraz to się nie zdarza, to jest bardzo rzadkie, żeby ktoś jakiś nawet rozdział Pisma Świętego znał na pamięć, albo nawet wersety, trudno zapamiętać niektórym, a co dopiero całe Pismo Święte. Więc trzeba nam też prosić Boga, żebyśmy mieli dobrą pamięć, żebyśmy zapamiętywali Jego Słowo. Żebyśmy żyli Jego Słowem, żeby nasze serce właśnie było takim skarbcem Słowa Bożego. To tak długo się nad tym zatrzymałem, bo jest to, uważam, ważny tekst, z którego właśnie pochodzi to motto tych rekolekcji. A teraz chwila ciszy i kolejny fragment, taki dłuższy, tego trzeciego rozdziału. Posługa Mojżesza, a posługa apostoła Nowego Przymierza. Od wersetu 4. Jeżeli dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy,
Zachęcam też, żeby podkreślać sobie te ważne teksty, które dotykają Twoje serce. To nie dlatego, żebyśmy uważali, iż jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie. Lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, że mogliśmy stać się sługami nowego przymierza. Przymierza nie litery, lecz ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. Ale jeśli posługiwanie śmierci utrwalone literami w kamieniu dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu blasku jego oblicza, które miało przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie ducha. Jeżeli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować chwałę posługiwanie sprawiedliwości. Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową. Jeżeli zaś to, co przemijające było w chwale, daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa. Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujemy. A nie tak jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz. Żeby synowie Izraela nie patrzyli na kres tego, co było przemijające, ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. Aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A gdy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś to duch, a gdzie duch Pański, tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle. Za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc upodabniamy się do Jego oblicza. Święty Paweł kontynuuje tą myśl, którą na początku przedstawił odnośnie prawa Starego Testamentu, czyli 10 przykazań, bo to jest prawo najważniejsze, z którego pochodzą też inne przepisy prawa Starego Testamentu. Wiemy, że dekalog został wyryty przez samego Boga palcem Jego boskim na kamiennych tablicach, które przyniósł z góry Synaj na dół do ludu Mojżesz, przyjaciel Boga, prorok, prawodawca, bo przyniósł w imieniu Boga prawo, przepiękne prawo, które jest aktualne i będzie aktualne aż do końca tego świata. 10 przykazań, 3 odnoszące się do Boga, 7 odnośnie bliźnich, czyli miłość Boga i bliźniego. Mojżesz kochał Boga i kochał lud, który prowadził do Boga. Kiedy był z Bogiem na górze, jego twarz i całe ciało,
jaśniało. Kiedy więc stępował na ziemię, na dół, ludzie widzieli, że on promieniuje, że to bycie z Bogiem go przemieniło. Że stał się takim świetlistym, takim wręcz przezroczystym, jasnym. Oni widzieli swoją ciemność, mrok w ich sercach, duszach był, umysłach. A ten przyjaciel Boga, prorok, przyniósł światło prawa. Światło, które miało oświecać ich serca. Przyjąć to prawo, żyć nim, czyli we mnie, wtedy będzie światło Boga. Kiedy nie żyję prawem Boga, łamię Jego przykazanie, jest we mnie mrok i śmierć i ciemność. Więc święty Mojżesz był tutaj ukazany w tym fragmencie jako wzór, aby dążyć do Boga, być z Bogiem i potem przekazywać to, co od Boga otrzymałem dla dobra innych. I święty Paweł naśladuje tutaj Mojżesza, porównuje się i nie ma tutaj w tym też również, trzeba powtórzyć, żadnej intencji, gloryfikacji Pawła, pychy z jego strony. On tylko stwierdza to, że rzeczywiście podobnie stało się z nim, z Pawłem. On przyniósł nowe prawo, prawo chrystusowe Koryntianom. Prawo światłości, Ewangelię. O wiele ważniejsze prawo i piękniejsze i świętsze niż to wszystko, co przekazał Mojżesz. Chociaż dekalog nie został zniesiony i Pan Jezus powiedział, że to prawo dekalogu zostało przez Niego jeszcze bardziej rozwinięte i pogłębione, żeby żyć dekalogiem w sposób duchowy, w Duchu Świętym. Więc Paweł to trochę taki nowy Mojżesz, który mówi o tym, że kiedy czyta się Słowo Boże Starego Testamentu, ale nie wierzy się w Chrystusa, to jest zasłona na sercu i ona nie pozwala żyć w światłości. Kiedy wierzę w Chrystusa, zasłona opada i widzę Chrystusa, żyje w światłości. To jest aluzja do zasłony, która była w przybytku, namiot przybytku na pustyni. Potem ta zasłona była w świątyni, oddzielała miejsce święte od najświętszego. Święte tam, gdzie były też ofiary składane. I najświętsze tam, gdzie była Arka, tam, gdzie duchowo był obecny Pan, Duch Pana. I zasłona oddzielała jedno miejsce od drugiego, więc tutaj święty Paweł właśnie mówi o tym, jeżeli nie wierzę w Chrystusa, to jest zasłona między mną a Nim. Kiedy wierzę w Chrystusa, wchodzę do miejsca najświętszego, wchodzę do miejsca Bożego, aby być z Chrystusem, który nie tylko jest duchem, ale jest także ciałem, czyli z Bogiem człowiekiem. I wchodzę do miejsca najświętszego, co było tylko możliwe raz do roku, przez arcykapłana. Wcześniej oczywiście wiemy, że Mojżesz mógł wchodzić do miejsca najświętszego, kiedy chciał. Miał taki przywilej, kiedy Bóg też chciał. Przede wszystkim, kiedy Bóg chciał, ale kiedy on też pragnął być z Bogiem. Więc tutaj nie było żadnych przeszkód, nie było żadnej zasłony. Patrzył na Boga. Jak to wyglądało, nie wiemy. Być może była jakaś taka postać. Właśnie Bóg się ukazał w postaci człowieka wtedy. Mojżeszowi, być może tak było. Ale w każdym razie na pewno rozmawiał jak z przyjacielem, jak się rozmawia właśnie z kimś, kto żyje na ziemi, a Bóg, wiadomo, przychodził na ziemię do Mojżesza i do ludu. Więc święty Paweł zaleca, żeby wzywać Ducha Pańskiego, Ducha Świętego, który wszelkie zasłony grzechowe również, które przeszkadzają nam w oglądaniu Boga, niszczy, usuwa. Aby w naszych sercach nie było żadnych zasłon między nami a Bogiem. Wypatrzeć na naszego Boga, który tego pragnie, tego chce. Na tym polega szczęście w niebie. Patrzeć na Boga. Być w Bogu, być z Nim i patrzeć na Niego. Nie ma większego szczęścia ani na ziemi, ani w niebie. I że tutaj wpatrujemy się w Chrystusa, naszego Boga, jest postać eucharystyczna, ale to jest Bóg. To jest nasz Pan. I upodobniamy się do Jego obrazu, do Jego oblicza, coraz bardziej jaśniejąc, jak zapewnia święty Paweł. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle, za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodobniamy się do Jego oblicza, do Jego obrazu.
Panie, dziękujemy, że zdejmujesz z naszych serc wszelkie zasłony zła i grzechu, ciemności i mroku, które nie pozwalały nam wcześniej wpatrywać się w Twoje oblicze i cieszyć się Twoją obecnością, wpatrywać się w Twoje piękne serce, Twoje piękne oczy, Twoją piękną postać. Ty jaśniej w nas. Ty jesteś tutaj. Jesteś na ołtarzu, jesteś w nas. Duchu Świętym, niech tak zawsze będzie. O to prosimy, pragniemy, tęsknimy za tym. Patrywać się w Ciebie jak Mojżesz, jak Paweł, jak Jan Chrzciciel, jak Maryja przede wszystkim, jak aniołowie, nasi stróżowie, wszyscy aniołowie, serafini szczególnie. Chcemy wpatrywać się, to jest nasze szczęście, już tu na ziemi, adorować baranka miłości, baranka światłości, baranka paschalnego, Ciebie, przez Maryję, Matkę Światłości, piękną owieczkę, Matkę Baranka. Shalom alech elohalam elohan Yivisalam eshalan Yivisotech amalen Yivisalachenu. Bądź wielbiony, Panie. Jezu, jaśnij w nas. Panie Chrzcicielu, módl się za nas, abyśmy jaśnieli jasnością Pana. Abyśmy byli Jego listem. Jak Ty. Teraz zaśpiewam taką nową pieśń, bardzo prostą. Przepraszam, takie proste słowa, prosta melodia, bardzo podobna do tych, które śpiewaliśmy wcześniej, która powstała też na modlitwie. Taki właściwie werset, który można powtarzać, sobie śpiewać do kontemplacji, do bycia z Bogiem, do adoracji, do tego, żeby wyrazić tęsknotę serca za Bogiem, żeby doświadczyć przenikania Jego miłości z Jego serca do naszego serca. Ona jest podobna też do tej pieśni właśnie o Jezu Chrystusie utajony, więc to jest taka łączność z tą pieśnią. Powstała też, kiedy modliłem się. To nawet niedawno, kilka dni temu w swojej pustelni w lesie przyszło takie pragnienie, żeby śpiewać Bogu. Tu gdzieś mi chyba przyszło takie natchnienie gdzieś po północy, żeby zaśpiewać. Kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, przenika me serce miłością.
Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, me serce, to serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce.
miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, sercem przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Tak, Panie, Ty wiesz, kiedy tęsknimy za Tobą, kiedy Twoje serce przenika nasze serce miłością. Zachęcam, żeby też była chwila teraz na modlitwę uwielbienia spontaniczną. Panie, uwielbiamy Ciebie za dar Twojego serca dla nas. Uwielbiamy Cię, Panie. 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 Uwielbiamy Cię, Panie, za Twoje gorące serce przebite. Uwielbiamy Cię, Panie. 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 Uwielbiamy Cię, Panie, za niepokalane serce Maryi. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, za serce, czyste serce Jezusa, Maryi i Józefie. Uwielbiamy Cię, Panie. 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 We wszystkich aniołach i świętych uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie.
Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, w Kościele Świętym Katolickim. Uwielbiamy Cię, Panie. 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 Uwielbiamy Cię, Panie, w śpiewie i radości. Uwielbiamy Cię, Panie. 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 Uwielbiamy Cię, Panie, w rękach kapłańskich i w sercach czystych kapłańskich, które prowadzą nas do Boga. Uwielbiamy Cię, Panie. 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 Uwielbiamy Cię, Panie, za Polskę, za naszą ojczyznę. Uwielbiamy Cię, Panie. 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 Proponuję, żebyśmy jeszcze też na zakończenie zaśpiewali tą pieśń, z którą się z Wami podzieliłem. Ona będzie też taką pieśnią rekolekcyjną, żeby właśnie kontemplować oblicze Pana, jak Mojżesz, jak Paweł,
żeby wielbić Pana, tak jak już to też słowami uczyniliśmy, ale też można uczynić to przede wszystkim sercem, też spojrzeniem, byciem z Bogiem. I w niewielu słowach, które można właśnie powtarzać, i one wprowadzają w taką jedność z Bogiem, pomagają być z miłością odwieczną. Wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Wiesz, kiedy tęsknię za Tobą, Twe serce przenika me serce miłością. Ty wiesz, kiedy tęsknię.
tęsknię za Tobą. Twe serce przenika me serce miłością.